Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku Pillars of Eternity. Kontynuujemy naszą przygodę z naszymi koksami. I tak sobie myślę właśnie teraz, aby udać się w stronę może Kaetnua. Miasto zostawimy sobie na później. Tutaj reszta jest zwiedzona, więc jest ok. Więc udajmy się w stronę Kaetnua. Zobaczmy, co tam nas czeka. Myślę, że tędy jak pójdziemy, powinniśmy tam trafić. Czarne błonia zostały całe zwiedzone, więc lecimy do Kaetnua. 18 godzin potrwa ta wycieczka. Nie, jednak lecimy tam, zobaczymy co to będzie. Mikstury, zwoje i jedzenie można przygotować po kliknięciu przycisku rzemiosło. Tak, będę musiał to też zacząć wykorzystywać, gdyż tych surowców mi się już nazbierało dosyć znacznie. Dobra. Mamy zaktualizowany dziennik Stary Widzący. Dobra, idźmy więc, zobaczmy, co tutaj nas czeka. Mamy tu jakiegoś koksa. Na poboczu ścieżki do Kaetnua stoi postać o imponującej posturze. Wysoki Aumałanin o zwalistej budowie ciała. Odziany w wznoszony pancerz, spoglądający w górę ku blankom murów warowni. W dłoni trzyma mały kawałek węgla drzewnego, którym pracowicie sporządza notatki na małym kawałku papieru. Kiedy zerka w górę, kilkakrotnie musi przytrzymać swoją kolorową czapkę. No dobra, w takim razie zapytajmy. Kana niejaki, co tutaj robisz? Muszę zrobić małą, delikatną przerwę, gdyż jest delikatne miganie. Muszę sobie z tym poradzić. Za chwilę wracam. Chociaż jeszcze przeprowadzę tą rozmowę z nim może na początek. Mężczyzna patrzy na ciebie, mrugając z zaskoczeniem. Jego twarz rozjaśnia szeroki, licznie uzębiony uśmiech. Unosi pergamin w pozdrowieniu. Próbuje zabić czas. Tak po prawdzie. Dwukrotnie już obszedłem mury, rzecze Kana. Na niektórych kamienach muru wydrapano imiona, o tam. Podejrzewam, że zrobili to robotnicy i murarze, chcąc wyryć sobie odrobinę nieśmiertelności. Podobnie zerka w górę muru, minę ma zadowoloną. Kaetnua to przyzwoita warownia. Stoi tu od 200 lat, niemal od początku opuszczona. But the truly interesting part is in there. And I haven't had much luck in reaching the keep itself. I hoped to find the master of this place, a man by the name of Meyerwald. But it seems that he either holds his privacy most dear, or else has been devoured by his house guests. Naprawdę interesująca część jest tutaj. Węglownym rysunkiem wskazuje na bramę. Ale niestety, nie udało mi się dotrzeć do samej warowni. Miałem nadzieję odnaleźć jej właściciela, niejakiego Meyerwalda. Zdaje się jednak, że albo ceni on sobie swoją prywatność, albo został zjedzony przez nieproszonych gości. No, w sumie my też go poszukujemy, więc powiedzmy mu, że też go szukamy. Oh, truly? Then perhaps we can help one another. The grounds are infested with all manner of beasts. I've never seen the like. I didn't want to risk it alone, but you seem capable. Together, I'm sure we could manage it. And then we can both ask our questions of Meyerwald. Doprawdy? Możemy więc pomóc sobie nawzajem, rzecze Kana. W warowni panoszą się przeróżne bestie. Nigdy takich nie widziałem. Nie chciałem samotnie podejmować ryzyka, ale widzę, że tobie takie rzeczy nie straszne. Razem na pewno podołamy. Wówczas będziemy mogli wspólnie zadać Meyerwaldowi nasze pytania. I seek a great treasure, you see. Not gold or silver. But the Tanvi Oratoa. You might call it the Book of Virtues. It's a sacred text of the Rauatai, but we possess only a fragment of it. Widzisz, szukam tu wielkiego skarbu, nie złota czy srebra, ale Tanvi Oratora, Toha. Być może znasz ją pod nazwą Księgi Cnót. To święte pismo Rautai, ale w naszym posiadaniu jest jednak jego jedna część. A year I've journeyed in search of the rest. And I uncovered evidence that leads me to believe the original lies just there, beneath the keep. Rok czasu podróżuję, poszukując pozostałej części. Odnalazłem wskazówki, które pozwalają mi wierzyć, że oryginał znajduje się tutaj, pod warownią. No dobra. W takim razie musimy go odszukać, rzeknijmy do Dankany. Excellent. Lead on, my friend, and I will be at your heels. Ah, wait. Speaking of that, I ought to warn you first. Wondrous teeth, I nearly forgot.
I have at times been followed. It began in Adir, and in Exometal they attacked outright. I believe they do not wish for me to find what I am looking for. Znakomicie, wprowadź, będę szedł tuż za tobą. A, zaraz. Skoro o tym mowa, to winien cię ostrzec. Na zęby Ondry niemal zapomniałem. Czasami ktoś podąża moim śladem. Zaczęło się w Aedyrze, zaś w Iksamitlu zostałem otwarcie zaatakowany. Wydaje mi się, że nie chcą, abym odnalazł cel moich poszukiwań. I say believe, but I have been told as much by one of my would-be assassins. I pay them little mind. Humorless swords in long robes. But it's why I bought the sword, you see. And it's only fair that you should know. Powiedziałem, wydaje mi się, gdyż nikt z moich niedoszłych zabójców niczego mi nie zdradził, Barska. Nie przejmuj się nimi. Straszne ponuraki w długich szatach. Ale na wszelki wypadek kupiłem ten miecz i chciałem cię uczciwie uprzedzić. No, w sumie to tak, powiedzmy mu, że wydaje się, że niezbyt się tym przejmujesz, Kana, co? Well, it's not as if I'm going to turn around and go home at their urging. If their previous efforts are anything to go by, we have very little to worry about. Wiesz, rzecze Kana, nie zamierzam tak po prostu zawrócić na ich żądanie. Sądząc po skuteczności ich dotychczasowych prób, nie ma się czym przejmować. Czyli mamy kolejnego koksa. Jest to Bart, z tego co widzę. Czyli jesteśmy w komplecie. Sześć bohaterów w drużynie. Przesadźmy go sobie tutaj. No jest to Bart, jak widać. Co ma ciekawego? Z pieśni. Okej. Wrzućmy sobie to jeszcze jako bonus. Mamy gotowych pieśni kilka. Przejdźmy się tutaj w koło. Zobaczmy, co my tu mamy. Dyrczap jako grzyb. Mówi, że przeszedł tą warownię wokoło. Skajenicka kość. To my też sobie przejdziemy wokoło. Zobaczymy, czy tutaj coś spotkamy. Zanim wejdziemy do środka. Okej, tutaj mamy jakiś domek. Rozbita beczka nadal lekko śmierdzi piwem, które dawno już wylało się na ziemię. Okej. Czyli taki domek poza murami. Jakiegoś piwowara. Rzućmy okiem na mapę. No i na dół się nie da iść raczej, z tego co widzę. Chociaż zaraz będę wszystko wiedział. Nie, tu są drzewa. Okej, w takim razie wejdźmy do środka. Zobaczmy, co nas tam czeka. Looks like this place has been abandoned for years. Tak się wydaje właśnie być. Mamy cień. Jeden tylko. Nie no, jest tych cieni tutaj kilku. W takim bądź danym razie jedziemy tradycyjną linią. Aha, nie jestem wypoczęty. Nasza pani tam ostro atakuje z tej broni. Bardzo dobrze. Mamy teraz troszeczkę małą przewagę. Już myślałem, że nam zabiją. Jednak nie. Dobrze, nośnik pozostałość ducha. Bierzemy. Ognik. Yes. My nie poczarujemy, ale natomiast nasz drugi zawodnik może sobie śmiało poczynać. Aha, no. To było dosyć szybka walka. Dobra, co my tutaj mamy? Na placie leżą postrzępione kawałki sznura i odłamki krzemienia. Spoko warownia. Także tutaj całkiem sympatycznie może być. Czy będzie możliwość przejęcia tego miejsca? Spodziewam się, że pewnie tak. Jakieś żywopłody. Dobra, mamy ogniki, mamy cienie. W takim bądź danym razie do boju. Okej,
zabili naszego... Zabili naszego maga. Leave it to me. Okej. Proszę bardzo, nasz nowo nabyty kompan posiada strzelbę. Przeładuj broń. Okej, udało się ogarnąć temat. Zbieramy wszystko, co z nich zostało. Co my tu mamy? Na tej grządce rosną tylko chwasty. Zaniedbane żywopłoty poprzetykane są chwastami i wysoką trawą. Right. Okej. Okej, z życiem stoimy całkiem okej. Idźmy więc dalej. Już po ogniku. Dobra, w drewnianych pudłach leżą splątane druty i popękane zębatki. Dobra, ja tutaj teraz zrobię delikatne cięcie. Za chwilę wrócę. Chciałem tutaj pozbyć się tego migania tylko, także do zobaczenia za 3 sekundy. Okej, jestem więc z powrotem. Naprawiłem ten problem. Wśród chwastów walają się różnych rozmaitych gadzie skóry, kości i zęby. Mamy jakąś arenę. Mamy znowu cienie. Cienie i widmo. Okej, udało się tutaj w miarę bezboleśnie ich pokonać. Dobra, idźmy więc tutaj, zobaczmy co będziemy mieli. Tu jest jakaś arena, tudzież powinno wiedzieć co to jest. Okej, tutaj mamy kolejną rzecz do zwiedzenia, jest to Adra. Jedna strona kolumny pokryta jest setkami wyrytych zawiasów i fałd. Adra lśni nawet pomimo pokrywającego ją brudu. No dobra. Czyli tutaj będzie ten dom prawdopodobnie główny. Niemniej jednak polecimy tutaj po... Klapa mocno oberwała od żywiołów. Pociągnięcie za pordzewiały uchwyt wywołuje ciężki łoskot, ale nic poza tym. Tutaj może coś gdzieś ukrytego coś może będzie. Chociaż wątpię. Szczerze w to. Trzeba by było przejąć tą warownię. Ją odbudować. Mała zguba ognia, to jakaś nowość. Okej, udało się małą zgubę ognia zgładzić. Co my tu mamy? Pierwotny ogień. Ten mały jasny płomień skasze iskrzy od magicznej energii. Kolejny ognik. Dobra, udało się go zgładzić. No i tutaj już mamy mury. Leave our village! We've done nothing to you! No dobra, ktoś tam sobie stoi. Oh? Jakiś wieśniak w gruncie rzeczy. Pogadajmy z nim. Tu jeszcze ognik jeden. Hey. Najpierw zajmijmy się tym ognikiem. Ognik się broni. Dobra. Zagadajmy więc o tego wieśniaka. Widmowy dym kłębi się wokół ciebie. Z początku nie widzisz nic poza nim, lecz stopniowo rozpoznajesz zgarbioną sylwetkę pomarszczonego starego elfa. Jego twarz i kościste ramiona pomalowane są farbą. Nie możesz tego zrobić. Kręci głową, wypluwając z siebie słowa. Znaczy, zrobić czego? This is our village, our home. The Nine Claws have lived here almost 50 generations. We were here long before your kind brought war to our lands. You can't just burn it all.
To nasza wioska, nasz dom. Klan 9 szponów mieszkał tu przez prawie 50 pokoleń. Nie można stwierdzić, czy mruży oczy ze względu na dym, czy też patrzy na ciebie gniewnie. Byliśmy tu na długo przed tym, jak sprowadziliście wojnę na nasze ziemie. Strząsa nim kaszel. Nie możecie tak po prostu puścić tego wszystkiego z dymem. Have mercy, soldier! Our warriors have all gone! You can't burn us all because of them! Po chwili cofa się i wpatruje w ciebie z przerażeniem, najwidoczniej w związku z czymś, co nie dotyczy rozmowy, jednak na skraju swojego pola widzenia dostrzegasz migoszące, iluzoryczne języki ognia. Litości, żołnierzu, wszyscy nasi wojownicy odeszli, kaszle. Nie możecie spalić nas wszystkich z ich powodu. Wyciąga do ciebie ręce i otwiera usta, aby coś powiedzieć, ale wydobywa się z siebie tylko ostry, przeciągły kaszel. Pada na kolana, krztusząc się coraz gęstszym dymem. Gdy się wycofujesz, płomienie obejmują całe twoje pole widzenia. Rozumiem, czyli to była historia jakiegoś ducha, który prawdopodobnie został spalony żywcem. Dobra, idźmy więc dalej, zobaczmy, co tutaj nas jeszcze czeka. Jakaś fontanna. Tutaj mamy kolejny dom. Pójdźmy jeszcze tutaj. Tutaj czegoś nie zabrałem, bo po co? Tutaj nie mogę iść, no niestety. Chwilowo nie. Dobra, wejdźmy więc tutaj do tego domku. On wydaje się być mniejszą troszeczkę lokacją niż cała ta warownia. Pieśniarze potrafią nie tylko śpiewać. No, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Czy byśmy mieli tutaj do czynienia z czymś takim jak jakaś świątynia, która została lekko styrana? W powietrzu dominuje kwaśny zapach zjałczałego zboża i zepsutych owoców. Blat pokryty jest kurzem. Okej, w takim bądź danym razie może coś tutaj jest przez przypadek... Coś tu może przez przypadek jest ukryte? Całkowicie przypadkowo? No. Idziemy więc dalej. Wśród połamanych schodów biegają szczury. Okej. Czyli mamy tutaj do czynienia pewnie z jakąś świątynią prawdopodobnie. Chociaż tutaj no, widać pajęczyny. Półki uginają się od książek. Wiele okładek pokrytych jest pleśnią. Czyli raczej tutaj dawno kogoś nie było. Chyba, że ktoś zapuścił to miejsce po prostu i nie dba. Cały czas sobie gdzieś tam mieszka. No tutaj cóż, nic tutaj więcej nie znajdę. Pozostałości zniszczonego alembiku, pęknięty moździerz i różne potrzaskane butelki. Fiolki. Przytwierdzone są do stołu pajęczynami. No dobra. Czyli nie pozostaje nic innego, jak wejść do tego głównego budynku. Ale to już zrobimy w następnym odcinku. Tymczasem dzięki za uwagę. Ja jestem Arkadiusz, to jest Zagrajmy w Pillars of Eternity. Jeżeli odcinek się podobał, zostaw kciuk w górę. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał. Naturalnie podziel się komentarzem, jeżeli uznasz, że coś robię źle lub dobrze. Tymczasem w następnym odcinku wejdziemy sobie do... Hej! Wejdziemy do środka właśnie tutaj tego całego interesu i zobaczymy, co tam jest. Tymczasem z mojej strony to tyle. Do zobaczenia już wkrótce. Trzymaj się ciepło. Cześć.